Siemano, tu NityNity, 24 bity. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić throat bass, zwany również inaczej deep bassem. Ostrzegam od razu, że dźwięk ten jest dość trudny i bardzo bolesny. Jednak warto się go nauczyć, ponieważ jest on wręcz ikonicznym dźwiękiem beatboxu, no i dzięki niemu możemy wykonać naprawdę mnóstwo piosenek. Zanim przystąpisz do odcinka, warto, abyś miał już opanowane dźwięki. Podstawowy bas, stopa P, werbel PF, hi-hat T. Linki w opisie. Zaczynajmy. Na wstępie ogłoszenie BHP. Ten dźwięk jest bardzo bolesny w treningu i niestety może spowodować uszkodzenie naszych strun głosowych. A więc musimy być z nim ostrożni. Gdy trenujecie i czujecie, że już za bardzo was boli gardło, lepiej przestańcie. Dużo lepiej zrobić sobie nawet kilka dni przerwy, niż uszkodzić swoje struny głosowe. Tak więc uważajcie. Pamiętajcie o tym koniecznie. Jednak takie kontuzje zdarzają się raczej rzadko, więc nie przerażajcie się tym. Po prostu każdego dnia trenujcie ten dźwięk do momentu, w którym czujecie, że już naprawdę zaczyna za bardzo boleć. Nasze struny głosowe stopniowo coraz bardziej będą się wzmacniały. Jednak tego pierwszego dnia warto porobić tak byle coś, byle po prostu tam delikatnie nimi poruszać. No i pamiętajcie oczywiście o rozgrzaniu strun głosowych, zanim zaczniecie ćwiczyć ten dźwięk. Warto już trochę się rozśpiewać, aby te struny głosowe nie doznały takiego szoku. No i pamiętajmy oczywiście o nawodnieniu. Warto pić dużo wody przy tym dźwięku. Jak zrobić ten dźwięk? Proces nauki tego dźwięku możemy rozbić na trzy kroki. W kroku pierwszym wzbudzamy wibracje naszego gardła. Można to zrobić na trzy sposoby. Ja bym powiedział, że również sam deep bass ma takie trzy odmiany. Każda z jego odmian polega w zasadzie na wzbudzaniu innych drgań. Pokażę wam takie trzy rodzaje deep bassu. Wszystkie robione ustami. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Ułożyłem je również w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego. No i również ten ostatni jest najbardziej bolesny, środkowy najmniej, a ten pierwszy tak pomiędzy. Spróbujmy teraz wprowadzić nasze gardło w drgania. Sposób pierwszy. Robimy takie westchnięcie. Zobaczcie, że na końcu zaczyna już nam coś tutaj drgać. Sposób drugi. Kaszel. Widzimy, że tutaj drgania są nieco niżej. I również staramy się je wyczuć. Jest to moim zdaniem najłatwiejszy sposób do nauczenia. Właśnie ten rodzaj drgania. No i sposób trzeci. Odchrząkanie. I staramy się je przeciągnąć. Jakikolwiek sposób wybierzecie, będzie ok. Wypróbujcie po prostu różne metody, aby zobaczyć, jak będzie wam najłatwiej. W kroku pierwszym musimy po prostu wzbudzić jakiekolwiek drgania. Gdy już wprowadziliśmy nasze gardło w drgania, czas na krok drugi. W tym kroku musimy podtrzymać te drgania. Brzmi to pewnie dziwnie. Po prostu staram się jak najdłużej podtrzymać te drgania, tak aby brzmiały one w miarę jednostajnie. Gdy już w miarę to opanujemy, czas na krok trzeci. Do tych drgań dodajemy nasz głos oraz konkretną tonację. Mamy więc teraz drgania oraz nasz głos. I staramy się to połączyć. No i możemy zacząć bawić się wysokością tego głosu. Również przez nos. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Pamiętajcie, że ten dźwięk jest naprawdę trudny i musicie dużo ćwiczyć, żeby go załapać. A żeby dobrze go dopracować, należy ćwiczyć jeszcze więcej. Jak ćwiczyć ten dźwięk? Proponuję ćwiczyć osobno każdą z trzech metod, czyli ten najniższy bas, najwyższy oraz ten środkowy. I podczas treningu staramy się po prostu robić go jak najgłośniej, jak najdokładniej oraz jak najniżej i jak najwyżej. No i staramy się robić go jak najdłużej, aż do momentu zaczyna nieco boleć gardło. Ale pamiętajcie, gdy zaczyna bolić, przestajemy. Ten dźwięk w notacji beatboxowej zapisujemy BNN. Czas na beat z tym dźwiękiem. Drugi beat. I trzeci. No i czwarty z innymi rodzajami deep bassu. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny i że wystarczająco dobrze wytłumaczyłem ten dźwięk. Jeśli coś jest dla Was niejasne, zapraszam do komentowania. Ten dźwięk jest bardzo trudny do nauczenia i jeszcze trudniejszy chyba do wytłumaczenia. Więc mam nadzieję, że zrozumiale tłumaczyłem. Jeśli film się podobał, pamiętajcie, łapa w górę, bij w dzwona, subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Big up! Mówi do Was Nitinit. 24 bity.